W tym nagraniu rozwiążemy dwa przykłady zadań związanych z liczbami masowymi i porządkowymi izotopów. Zacznijmy od takiego zadania. Izotop zawiera 16 protonów, 18 elektronów i 16 neutronów. Określ, jaki to izotop. Proponuję zatrzymać nagranie. Może uda Ci się rozwiązać to zadanie samodzielnie, a następnie sprawdzisz sobie ze mną odpowiedź. Aby określić, z izotopem, jakiego pierwiastka mamy do czynienia, należy pamiętać, że dla izotopów danego pierwiastka niezmienna jest liczba protonów w jądrze atomowym. Dlatego to właśnie liczba protonów pozwoli nam zdefiniować, jaki to pierwiastek. Z treści zadania wiemy, że w atomie znajduje się 16 protonów. Liczba atomowa tego pierwiastka wynosi 16, więc możemy z układu okresowego pierwiastków odczytać, że mamy tu do czynienia z atomem siarki. Teraz tylko musimy sprecyzować, o jaki izotop siarki chodzi. Aby to zrobić, musimy zapisać wartość liczby masowej. Każdy izotop siarki ma 16 protonów, ale izotopy te różnią się od siebie liczbą neutronów w jądrze atomowym. W tym przypadku mamy 16 neutronów, więc liczba masowa tego izotopu wynosi 16 plus 16, 32. Kolejną rzeczą jest określenie, czy mamy do czynienia z obojętnym atomem, czy może z jonem. W przypadku atomu siarki, który zawiera w jądrze 16 protonów, aby atom był obojętny, liczba elektronów musiałaby być również y, równa 16. W tym zadaniu mamy do czynienia z 18 elektronami. Liczba elektronów jest większa od liczby protonów. Mamy do czynienia z jonem ujemnym, dokładniej z jonem dwujemnym, bo tyle wynosi różnica między liczbą elektronów a protonów. W zadaniu mowa jest o dwuujemnym anionie izotopu siarki S32. Rozwiążmy jeszcze jedno zadanie. Ile protonów i neutronów, a także elektronów znajduje się w jednoujemnym anionie izotopu fluoru F18? To zadanie jest zadaniem odwrotnym względem poprzedniego przykładu. Spróbuj je rozwiązać samodzielnie. I sprawdź z dalszą częścią nagrania. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to odnaleźć w układzie okresowym pierwiastków atom fluoru. Z układu okresowego pierwiastków zawsze odczytujemy liczbę porządkową. Jest ona niezmienna dla danego atomu. Liczba porządkowa dla atomu fluoru wynosi 9, więc to podpowiada, że w jądrze atomowym znajduje się 9 protonów. Następnie, aby obliczyć liczbę neutronów, musimy od podanej dla tego izotopu liczby masowej odjąć liczbę porządkową i otrzymamy w ten sposób liczbę neutronów. W jądrze izotopu fluoru F18 znajduje się 9 neutronów. W ostatnim kroku określ liczbę elektronów. Mamy tu do czynienia z jednoujemnym jonem. Liczba elektronów musi być o jeden większa od liczby protonów. W tym anionie znajduje się 10 elektronów.